Dobry wieczór, wspaniałości z nieba. 200. odcinek wspaniałości z nieba. Przez 200 wieczorów codziennie ukazuje się nowy podcast. A nie ukrywam, że jestem niesamowicie szczęśliwy, niesamowicie dumny z tego faktu. Mam nadzieję, że w ten prosty sposób, w te kilka minut dziennie, udało się usłużyć chociaż jednej osobie. Jeśli możesz, no zostaw jakiś komentarz, napisz może skąd jesteś, napisz może o jakimś ulubionym swoim odcinku wspaniałości z nieba. Daj znać, że to ma znaczenie. Rozraduj moje serce. Na ten 200. odcinek zastanawiałem się, czym się podzielić. I podzielę się czymś dziwnym. Rzadko mi się to zdarza. Dzisiaj będzie bardzo prywatnie, bardzo osobiście. Trochę dam wgląd w swoje serce, w swoją głowę. I mam nadzieję, że kogoś to po prostu zainspiruje. Lubię się modlić. Lubię się modlić tak jak każdy chrześcijanin. Lubię się modlić. Ale ja lubię się modlić, gdy wszyscy już u mnie w domu śpią. Oczywiście modlę się też w zborze, modlę się na zgromadzeniach publicznych, modlę się ze swoją rodziną, modlę się ze swoimi dziećmi, ale najbardziej cenię sobie, gdy wszyscy już u mnie w domu śpią, gdy jest totalna cisza, totalny spokój, a ja wtedy leżę sobie i zaczynam rozmawiać z moim Bogiem. Jest to w ciągu dnia moja najbliższa relacja ze zmartwychwstałym Chrystusem. Jestem tylko ja i On. I wiem wtedy, po prostu wiem, że jestem kimś absolutnie wyjątkowym. No bo w końcu Bóg, który zna każdą gwiazdę, Bóg, który ma policzone każde ziarenko piasku, Bóg, który wszystko wie, poświęca mi absolutną uwagę. I ja to po prostu czuję. I czuję, że On z tą absolutną uwagą słucha mojej modlitwy. Zazwyczaj w tej modlitwie opowiadam Mu o całym swoim dniu, o swoich sukcesach i o swoich porażkach, o tym, co było zachwycające i o tym, co było zatrważające. Zapominając, całkowicie zapominając, że przecież Bóg był cały czas obecny w moim dniu, w tych chwilach przyjemnych i w tych chwilach mniej przyjemnych również mnie nie opuścił. Ale opowiadam Mu to wszystko. Opowiadam Mu o swoich planach, o swoich marzeniach, dlatego że mam pewne plany, mam pewne marzenia, one są związane z Królestwem Bożym, ale też niejednokrotnie opowiadam Mu o swoich planach i marzeniach takich prywatnych, zapominając całkowicie, że przecież to Bóg wsadził mi te plany, te marzenia prosto w serce. Z dumą, z taką absolutną dumą opowiadam mojemu Bogu w tej modlitwie, kiedy wszyscy śpią, o mojej żonie. Ona śpi, ona tego nie słyszy. Ja opowiadam to mojemu Bogu. Opowiadam, jaki dzisiaj pyszny obiad zrobiła, jak mnie przytuliła uśmiechem, jak mnie pogłaskała po ramionach i jak to wzbudziło dreszcze w całym moim organizmie. Opowiadam mu, jak wspólnie oglądaliśmy film i jak mi się podoba, jak się śmieje, albo jak coś ją wystraszy w jakimś filmie i przytula się do mnie jak mała dziewczynka. Opowiadam to wszystko Bogu, całkowicie zapominając, że przecież to Bóg stworzył Sylwię i to Bóg dał mi Sylwię za żonę. Później zazwyczaj opowiadam też z dumą, i to wcale nie mniejszą, o moich trzech łobuzach. Opowiadam o mojej córce, opowiadam o moich synach. Całkiem niedawno, dla przykładu, chwaliłem moją córkę, że zrobiła wspaniałą fotografię, dlatego że od jakiegoś czasu chodzi do technikum, który się tam zajmuje reklamą i fotografią. Taki sobie wybrała kierunek szkoły średniej. No i chwaliłem przed moim Bogiem tą moją córeczkę. Chwaliłem też chłopców, ponieważ są bardzo kreatywni w tym swoim łobuzowaniu z turbobateriami. No i opowiadałem o tym wszystkim mojemu Bogu.
Całkowicie zapominając, że wszystko, co się dzieje i wszystko, co jest związane z moimi dziećmi, to przecież Bóg mi dał w swojej łasce, bo to Bóg pozwolił mi być rodzicem i On te dzieci powołał do życia, a mi dał na wychowanie. Najbardziej sobie cenię w tej modlitwie, o której Wam opowiadam, to, że Bóg mi nigdy nie przerywa. Udaje wręcz, że nie wie tego wszystkiego, co ja zwyczajnie zapomniałem, że On wie. No po prostu mnie słucha. A później jest jeszcze piękniejszy czas. Dlatego, że kiedy ja już wszystko opowiem mojemu ojcu, kiedy zejdę z jego kolan jako jego dzieciaczek, to czekam na jego odpowiedź. Czekam na jego odpowiedź, a Bóg zawsze odpowiada. Czasami odpowiada mi uśmiechem żony. Czasami odpowiada mi przez usta moich dzieci. Czasami odpowiada mi jakimś wydarzeniem. A czasami ponadnaturalnie, jakby z tyłu głowy słyszę jego głos. Ale zawsze, zawsze Bóg odpowiada i zawsze robi to tak wyjątkowo, że ja po prostu wiem, że to Bóg do mnie mówi. Widzisz, kiedy się tak modlisz, to stajesz się prawdziwym poetą. Poetą najpiękniejszego wiersza, nazwanego życiem. Spróbuj. Spróbuj, jeżeli się tak nigdy nie pomodliłeś, jeżeli zredukowałeś modlitwę do jakiejś formułki, do jakichś publicznych wystąpień, do jakiejś patetycznej mowy skierowanej w kierunku odległego, wielkiego bytu, to zmień to. Spróbuj się pomodlić właśnie w ten sposób. Usiądź na kolanach swojego ojca i o wszystkim mu opowiedz. Naprawdę warto, naprawdę warto. Kto wie, może po raz pierwszy poczujesz się, że jesteś kimś naprawdę wyjątkowym dla Boga. I do tego cię zachęcam. Wspaniałości z nieba w ten 200. odcinek. Do usłyszenia jutro z Bogiem.